Witam, witam kochani serdecznie w kolejnym odcinku z niesamowitej gry Minecraft. Słuchajcie kochani, oczywiście jak zawsze troszeczkę poza odcinkiem, bo spędziłem trochę czasu przy swojej bazie i nie tylko. I zobaczcie, zrobiłem sobie o taką latarnię, bo miałem na to taką ochotę, ale także dobudowałem z tyłu kolejne dwa miejsca na owce, dzięki czemu mamy więcej, gromadzimy więcej wełny. No i ostatnia rzecz, którą zrobiłem, to pamiętacie dżunglę, tak? Pamiętacie tą wioskę przy dżungli? Dobudowałem, moi kochani, a właściwie wiecie co, ja wam pokażę to. Trochę to zajmie, ale to co? Mamy czas, zresztą odcinek może być taki też troszeczkę czasami na to, żeby pokazać, co się zmieniło. Mój pasaż, tunel, czy jak to nazwać, w Netherze, zaczyna się trochę to rozgałęziać, bo mam coraz więcej tych portali. Dlatego też musiałem zrobić sobie drogowskaz. I teraz tak, słuchajcie moi kochani, pamiętacie Nether, o, ja zaraz wam pokażę, pamiętacie tą dżunglę, tak? Słuchajcie, tutaj zrobiłem sobie, o, tabliczkę z napisem dom, wiem, że to mnie prowadzi do domu. Następnie tutaj mam tabliczkę, gdzie jest napisane dżungla i wioska akacjowa. Nazwałem wioskę, w której mam swoich przyjaciół, z którymi się wymieniam na różne przedmioty. Z wieśniakami. Nazwałem ich po prostu wioską akacjową. Tam jest do dżungli przejście, tam jest do domu, tam jest do wioski akacjowej. I od razu wam, jak już jesteśmy tutaj przy tym portalu, to wejdę do tej wioski akacjowej i wam pokażę, jakie ja mam tutaj ciekawe rzeczy. Bo więc uwięziłem kilku wieśniaków. Tam mam jednego wieśniaka u góry uwięzionego. Ja nie wiem, jak to jest teraz z tymi wieśniakami. Wiem, że kiedyś można było więzić, ale teraz ja nie wiem, czy tak naprawdę te cały czas można więzić, czy oni się obrażą na ciebie, czy nie. Ale mam tutaj jednego uwięzionego wieśniaka, z którym handluję troszeczkę. Jak przyjdzie mi na to ochota, o. Widzicie? On ma fajne bardzo rzeczy. Już ma, widzicie, poziom czwarty, płatnerz. Odblokowałem te pozostałe, więc tutaj bardzo dużo na węgiel się z nim pozamieniałem. Za węgiel, za kryształki. Tak samo sztabki żelaza za kryształki. Spodnie już mam. A tutaj mam jeszcze, żeby mu odblokować, można mu jakieś, bo to są diamentowe nogawnice ochrony, ale ja już mam diamentowe nogi. Diamentowe nogi. Ale to mnie interesuje. Musiałbym wymienić, kurczę, aż 20 szmaragdów na... albo po prostu inne rzeczy poodblokowywać. No zobaczymy. Ale ten już dosyć ciekawie go rozbudowałem. Muszę go zablokować, bo... ups. Boję się, że mi ucieknie. O. I tutaj mam jeszcze dwóch innych zablokowanych. Mam innego, kolejnego... mam... to był płatnerz, tak? A ja mam chyba jeszcze zbrojmistrza. Tak mi się wydaje, tutaj siedzi sobie w tym domku. Na początku go miałem w innym domku. Nie może biedak wyjść. O, tu mamy zbrojmistrza. Już nie pamiętam, jak tam do niego dojść teraz. O, cześć. O, też ma tak ładnie, tylko widzicie, on ma już żelazny mięso. Myślałem, że to jest diamentowe, to jest żelazne. Na razie on ma drugi poziom, z nim tutaj się jeszcze tak nie wymieniałem mocno, ale jeszcze przyjdzie na to okazja, przyjdzie na to moment. I jeszcze mam tutaj zablokowanego, o jena, już noc się robi, ale tutaj mam nie wiem, czy on jest farmer? Chyba ta, znaczy nie, on jest, kurczę, ja nie pamiętam, jak się nazywa, ale on wymienia skórę. Pierwszy to jest poziom, to jest skóra na jakieś pierdoły. No nieważne, idźmy spać. Jeszcze nie mogę? No to idę do Netheru z powrotem.
i pokażę wam co i jak dalej. Także tu mamy wioskę akacjową, tam mamy dżunglę, czyli dżungla to jest to miejsce, ten portal, który był w poprzednim odcinku, tam niedaleko wioski i dżungli, tak? Już chyba nie będziemy tam teraz specjalnie szli, bo jest dosyć długa droga. A w drugą stronę mam wioskę akacjową, znaczy mam wioskę nad oceanem nazwaną. Ta ona jest chyba pusta, plus pustynię. U. I też jeszcze przekopałem się w złą stronę i zrobiłem portal w inną stronę, który prowadzi mnie, bo złe współrzędne obliczyłem, i prowadzi mnie praktycznie nad ocean, gdzieś tam daleko, daleko nad ocean. No ale może kiedyś z niego skorzystam, ale nie dzisiaj. Dobra, słuchajcie, wracam do domu. Zmiany już wam przedstawiłem, wszystkie jakie się pojawiły na moim kanale. Na moim kanale, Jezu, co ja gadam. Na moim świecie. Dzień dobry. Chcesz się walczyć? No ci mogę uderzyć, patrz. Cyk, raz. Cyk, dwa. Cyk, trzy. Jeszcze raz. I cztery. I daj. To, co masz mi dać. Słuchajcie, mamy 35 poziom. Chyba trzeba naprawdę zacząć coś tutaj czarować. Bo trochę... kiepsko, nie? Chcesz pająk też? To chodź. No dobra. Jeszcze fantomów nie widziałem, które są niby w nocy, ale to jak się nie śpi 3 noce chyba. Ja chyba nie mam ochoty je zobaczyć. Może z czasem. A tym razem musiałbym w końcu zacząć troszeczkę poczarować sobie. Chciałbym zaczarować, umieć, znaczy w ogóle mam księgę zaklątwa, nie? To tylko do wyrzucenia. Tu mam też klątwo znikania łuk. To są rzeczy, które średnio chciałbym, wydajność trzymam. Ten diamentowy miecz musiałbym jakoś ładnie sobie łuk jest kiepski. Zaczarować, prawda? Tak to chyba nie mam co już więcej do czarowania. A, kusze! Słuchajcie, a kusze! Ja słyszałem, że kusze w ogóle można... Jak ja bym je naprawił... Tylko czy to ma sens, czy po prostu lepiej wytworzyć sobie... One są praktycznie puste. Ta się różni, bo ta ma jakby grot, a ta nie ma. Kusze to ja mogę sobie chyba sam zrobić, prawda? No to zaczepilinki to mam. Nie jest taka wcale trudna do zrobienia kusza. A niby jest lepsza niż szuk nawet. A może zróbmy sobie kuszę. Potrzebuję linki dwie. Sztabkę metalu. Patyki mam i zaczeplinki. Gdzieś go miałem. O. I mogę sobie kuszę wytworzyć. I może też ją zaczarujemy. A co? Jak będę mógł, oczywiście. Dobra. Słuchajcie, jeszcze chciałbym zobaczyć, czy ja mam mój hełm. Jakbym mógł zrobić odporność na wodę, to by było, żeby oddychać pod wodą. Kurczę, nie ma takiego. Co tutaj mamy? Grabież? Nie ma. Zmora stawonogów. Grabież 2. Jeden raczej. No to... Kurczę, miałem grabież 3 kiedyś, a sobie pomyślałem, że to jest niewarta. To jest bardzo ważne. Ochrona, przebicie. Kusza. Szybkie ładowanie. Niezniszczalność 3. O. A słuchajcie, a co ja mam jeszcze... Niezaczarowane. To są zaczarowane rzeczy. Niezniszczalność 3 na kusze? Kurczę.
Dajesz. Teraz się zresetowały rzeczy. Niezniszczalność 3 na miecz. Brawo, brawo. Ochrona od wybuchów. Oddychanie 2. Powinowactwo w oddychanie. Oddychanie czy powinowactwo wodne? Wiecie co? Ja nie mam pojęcia, który. Czy oddychanie, czy powinowactwo wodne daje to, że się pod wodą oddycha. Znaczy oddychanie bardziej by się mówił, ale. Wiecie co, ja to muszę sprawdzić, zanim zrobię ten czar. Dajcie mi moment. Dobra, sprawdziłem, moi drodzy. Oddychanie to jest pod wodą. Powinowactwo wodne to się szybciej wydobywa pod wodą, ale oddychanie to jest podwodne. Także biorę to. Co teraz? Grabież 2. Niezniszczalność 2. Zmora stawonogów. Grabież. 3 chciałem grabież. A jak książkę bym zrobił? Ochrona. Przebicie. Przebijający. Ochrona 3. No nie wiem. Ale ciągle mam 31 poziom. Haha. Dobra. Zróbmy tak w takim razie. Teraz będę lepiej oddychał pod wodą. Kusza na razie wraca tu. Książka też wraca. Diamentowy miecz wraca. To musi wrócić. Na razie nie chcę łuku brać ze sobą. I jaki jest plan? No przecież jak mam oddychanie pod wodą, to płyniemy zobaczyć, czy w tym w końcu w tym wraku są jakieś skarby. Czy ja mam więcej? Mam jeszcze jedną w razie czego. Dobra. Moi kochani, zapraszam serdecznie do nurkowania. I zobaczymy, jak szybko teraz będzie mi powietrze uciekać. O, już widzę ten statek. Teraz go jak ładnie widać było. Już nie, ale nie widać go jeszcze. A teraz już gorzej. Z daleka było go lepiej widać. No trochę widać tutaj coś. To nie, to jest to? Tak. Muszelkę mi daj. Ej, ale długo oddycham pod wodą. To teraz to mogę poszperać tutaj. Nie mam, nie ma nic, kurczę. Nie wiem, czy tutaj coś będzie w tym statku, czy nie. Kurczę, co ty robisz? Nie mam pojęcia, czy coś będzie w tym statku. Nie wygląda na to. O, coś we mnie rzuca już coś. Ale od razu lepiej. Zobacz, ile ja jak ja długo mogę pod wodą przebywać.
Jak możesz tak atakować człowieka? Gdzie mogą być te skarby? Naprawdę nic tutaj nie ma. Ludzie doskonale wiedzą zawsze, gdzie są te skarby. Od razu płyną w to miejsce. Ja nie mam pojęcia. Z jakimiś drzwiami. A czy to są budynki? Czy są jakieś statki, które naprawdę nie mają w ogóle żadnego skarbu? Bo na to tak wygląda. Jakby ten statek nie miał żadnego skarbu. A niektórzy nawet trzymają, z tego co wiem. No i widzicie. Najwidoczniej ten nie ma. Naprawdę on nie ma nic. Kurczę, już go całego rozbroiłem. Tu może nie całego, ale tyle rzeczy już przegrzebałem w tym statku. I nic nie ma. Może tu gdzieś. Ej! Nie ma. Ten statek nie ma skarbu. Czy ja się mylę? Powiedzcie mi. Czy może być tak, że statek nie ma nic? Czy ja po prostu jestem taki pechowy? Bo wygląda na to, że to jest pusto, nie? No nie ma nic. No nie ma. Ten statek jest, kurczę, do niczego. A, to jest połowa statku. Połowa statku nic nie ma. Najwidoczniej. Wiecie co, chyba tak gdzieś słyszałem faktycznie, że połowy statku nic nie mają. Ależ skucha. Ale... Och, oddychanie pod wodą jest. To jest ważne. Weźmy sobie tutaj te drewno, co pływa. Drzwi też, a co tam? Wsiadajmy na naszą łódeczkę i idźmy spać do domu. Dom? Tam. Mając teraz to, takie oddychanie pod wodą, to ja sobie na pewno odwiedzę świątynię wodną. Na pewno znajdę więcej wraków, bo ja uwielbiam poszukiwać skarby w takich grach. Słuchajcie, tutaj widziałem gdzieś, tam się świeci coś, ale to chyba nie jest świątynia. Pełno tych kurczotopielców. I też można by było wydobyć sobie spod wody te takie świecące lampy. Dobra. A ty, lama, co tak? Spadaj. Dobranoc. Muszelki możemy odłożyć. Mamy już 8 muszelek. Mamy pełno bloków drewna. Nie mam gdzie ich trzymać. Pieczony dorsz, chodź tutaj. I pieczony łosoś, też chodź tutaj. Te bloczki to... I co jeszcze bym mógł? Zielony barwnik.
Chodź tutaj. Drzwi mamy gdzieś w innym miejscu chyba. Jakieś, a to są inne jeszcze drzwi. Ale mam tutaj miejsce, to jeszcze możemy wrzucić. Trzeba będzie znaleźć miejsce na jedzenie, bo to już... A jeszcze takie mam bloczki. I to wezmę zamiast z czego? Nie mam pojęcia. Zamiast tego to damy naszym krówkom. Niech się najedzą. W ogóle jak tam sprawa wygląda z moimi krówkami, z moimi... Mam tylko dwie krówki. A, dałem tylko jednej. Nieważne. Zobaczmy, ile mamy tych wełny, ile mamy. O, prawie dwa staki już, pięknie. No, to mi się podoba. No, ci będą mieli mniej, bo oni są od niedawna tutaj. Ale spoczko. Genialnie, dobra, 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 dobra. Skoro już to mamy załatwione, to ja chyba... Kusi mnie, żeby coś wydobyć spod wody, wiecie? Naprawdę mnie kusi. Tylko nie wiem, gdzie są jeszcze jakieś inne łodzie zatopione, bo... Delfinki by chętnie nas pewnie doprowadziły do wody, do zatopionego skarbu. To mnie troszeczkę interesuje. Co to jest za... poświata tutaj. A, to jest to. Już pamiętam. I tędy się teraz nie przedostanę. Albo bardzo wolno. Dobrze. Moi kochani, dobrze. Szukajmy świątyni podwodnej. Bo tam z przodu coś widzę. Albo wraków. A co to jest? A nic to nie jest. A to po prostu nic nie jest. Dobra. Nie widzę wraków. Ale widzę topielców. Tutaj coś pełno rzeczy jakiś leży. A skąd to się wzięło? Może tu kiedyś zginąłem? Ej, no to biorę. Wszystko moje. Ej, tej, cześć delfin. Muszę się rozejrzeć, zobaczyć, czy... To jest dosyć płytko. Delfiny często wskazują, jak się ich nakarmi. Na jakieś skarby. Albo na świątynię, albo właśnie na wraki. Co? Skoczę sobie pod wodę zobaczyć, czy coś tu widać. Nie widać za bardzo. Tu się to głębiny się robią coraz ciemniej. A weź sobie zjedz może troszeczkę bursztyka. I pójdź dalej. Okolice domu mam przeczesaną. Tam jest tylko jeden wrak. Wiem, że po drodze była gdzieś świątynia, tylko teraz jej nie mogę znaleźć.
W nocy najlepiej się szuka, bo wtedy światło jest. Ze świątyni to widać. Tam jest jakieś światło. I tam jest jakieś światło. Gdzie my chcemy płynąć? Tam jest tu czy tu? Tu jest bliżej, ale jest pytanie, czy to jest świątynia? Tak. I oczywiście znowu nie wiem, gdzie są zakopane te skarby, nie? Starzy wyjadacze doskonale wiedzą, gdzie trzeba kopać. Ja niestety. Ja niestety, moi drodzy, ja będę musiał kiedyś sobie tak naprawdę przejrzeć. Mogą mi diamentowy pickaxe wziąć albo... Nie, oni tutaj, gdzie zawsze kopią i mają skarb. Wiedzą gdzie, ja nie wiem. Powietrze. O! Ach, jeszcze mnie dziabnęło raz. Co tu mamy? Nic nie widać. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Ja sobie poczytam o tych świątyniach, o tym, gdzie są te skarby. Jak już będę na 100% wiedział, jak to się... Czekajcie, czy ja to zniszczę, czy ja to mogę wziąć? Czy ja muszę mieć jedwabny dotyk? Zniszczę to. Ups, au, 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 au. Dobra, ja sobie poczytam i zrobię sobie w takim razie odcinek z takiego właśnie polowania na świątynię i polowania na statki zatopione. Teraz gdzie jest mój dom? Czekajcie, to słońce zachodzi, tam jest mój dom w takim razie. O, widzę mój domek już, pięknie. Ja miałem bliżej domu świątynię, wiem. Tak mi się mocno wydaje. W ogóle słyszałem, że ten kelp, ten wodorosty są świetne jako źródło tego. Do pieca, jako opał, że niby się zrobi z nich fajny bloczek. Co tam jest? Też świątynia? Pod spodem? Nie. Fajny bloczek się można z nich zrobić i on się ładnie długo pali, chyba 30 rzeczy można przepalić nim. Jak nie więcej. Hop, nieważne. Dobra. Cyk, 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 cyk. W ogóle cały swój piach zużyłem do robienia, kurczę, szkła.
To jest wypolerowany granit. To jest coś nowego. Wypolerowany granit. Ja coś takiego? No ciekawe. Jeszcze nie widziałem. Noc, spać. Praktycznie w tym odcinku nic się nie wydarzyło. O, Entomon. Może miałbym ochotę go z nim powalczyć, popatrzeć na niego. Musiałbym najpierw dziurkę zrobić. Jakąś, o, na przykład tu. Tylko, że mi się zniszczy zaraz. Chyba ręką nawet lepiej. Oj, on tutaj już nie wejdzie. I mogę popatrzeć na niego. Hej! Hej! Endek! Endomonek! Olał mnie. Nie chce się ze mną bawić, to nie. To się goni. Dobra. Cóż. Skoro tak wygląda sytuacja, to tyle. Dziękuję Wam serdecznie, moi drodzy, za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, pomimo że nic nie zrobiliśmy. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarze. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa pa.